Witam gorąco na moim kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Little Big Workshop, o ile nazwę nie przekręcam. Troszeczkę pograłem poza nagraniami, żeby kasiorki nabić. Mam 65 tysięcy, więc mogę spokojnie zająć się rozbudową fabryczki, gdzie moje gnomy, w sumie to są gnomy, nie trolle, będą pracować dla mnie za ciężkie hajsy. No ale nic. Zaraz, co my tu mamy? Rozbudowałbym na pewno magazyn z przyjęciami. Tak myślę, że można by podciągnąć troszeczkę do tego podjazdu. I tak tu nie planuję nic innego. To myślę, że też troszeczkę bym podciągnął, żeby rozbudować tą sekcję drewnianą. Pokoju socjalnego chyba nie będę ruszał jeszcze. Tu coś by się przydało. Może jakąś sekcję metalową. Dobra, tak czy siak trzeba najpierw gdzieś ten śmietnik przestawić, żeby mi nie przeszkadzał. Niech stoi tu na razie. Puśćmy rozgrywkę. No. Niech ktoś... A, to tragesz robi, dobra. Dobra, teraz pauzujemy i przejdziemy w tryb budowania. Chyba tutaj, dobra. Stwórz nowe ściany. A, Boże, Boże. Ciekawe, jakbym podciągnął tak, co by się stało. Pyk. Teraz trzeba tą ściankę wyburzyć. O, dźwijak. Chyba trzeba tu postawić kolejne. A, takie. Musi być jeden kwadracik chyba. Pusty. Ha. Takie chamskie wejście. Nie. Kurde, trzeba zostawić. Wtedy będą śmigać z towarem tu jakoś tak krzywo. No dobra. To chyba się wycofam. Anuluj, ojciec. Dobra. Czyli jeszcze raz, drugie podejście. Czyli trzeba jedno oczko zrobić odstępu chyba, o ile dobrze zapamiętałem, dobra. Drugie podejście. Jeszcze więcej. To się narozszerzam normalnie. Nie w tą stronę raczej. Czyli dwa. Raz. Dwa. No. Okej. Okay. Teraz wejdą drzwi, czy nie wejdą? Wejdą, dobra. Idealnie po środku. Chyba się nie da. Dobra, niech tu będą. Tak jakoś, takoś. Ciekawe, czy ten podjazd dałoby się przesunąć. Tylko po co? Dobra, niech stoi. Wybuszmy zatem. To... Ciekawe, że drzwi się nie da wyburzać. Dziwne. Dobra, niech robią. A, tak się wyburza. Okej. Tylko pytanie, czy jeszcze tu od dołu nie poszerzyć może.
Nie to. Gdzieś tu była jakaś taka statystyka pomieszczeń. O, chyba to. Nastrój minus 22, hałas. To lipa, ale myślę, że już ten śmietnik już na stałe będzie raczej tu koegzystował. Bo tak ci robią tutaj, to my możemy sobie zaplanować tutaj. Tak myślę. Tylko pytanie. Ile to poszerzyć? Bo też z tego co pamiętam, za duże pomieszczenia też są niedobre. Może tak? Będzie niezła hala. Taki słaby nastrój, minus 15, dobra. Pyk. Na razie tak. Ciekawe, czy druga brygada przyjedzie, czy dopiero przyjedzie, jak ta skończy. A jednak skoczyło duże pomieszczenie. Dostałem od razu karę minus 25. Ciekawe. O ile przekroczyłem, że duże pomieszczenie mi wskoczyło. Ale może nastawiam tych kwiatków. Widzę tutaj dół przesunę kiedyś. Dobra, wy skończyliście już? Czy jeszcze jakąś podłogę kładziecie, czy coś? Ta, podłogę. Ale magazyn chyba już jest zrobiony, z tego co widzę. Półki bym dał większe. Może. To można w przyszłości kolejny podjazd zrobić. Dobra, może zrobimy kolejne pomieszczenie metalowe. Kasiory trochę jest. Zrobimy na tym samym. A, na tej samej linii. Na maksa. Ciekawe, 11 na 12. Duże pomieszczenie. O, przynajmniej od razu piszę. Zróbmy tak, żeby nie było duże pomieszczenie. Wycofaj się, ojcie, anuluj. Na pewno bym chciał tutaj do murka. Jedenaście. Na 11. Zobaczmy. Też już jest za duże, kurde. Czyli 11 na 11 nie pasi. A zróbmy 11 na 10. No spoko. Jest ok. To teraz drzwi gdzieś. Hmm.
Może od razu do magazynu, żeby były. Tylko czy się trzeba półki poprzestawiać? Gdyż ponieważ przeszkadzają, chamy jakie. Oto mi drzwi przeszkadzają. Jaka nędza, da się drzwi przesuwać? Trzeba zburzyć, rozumiem. Nie mają jak wyjść, mój Boże. Dobra, tak. To już chyba nie trzeba zamawiać, mam nadzieję. Teraz półeczka wejdzie. Trochę niesymetrycznie, no ale... Nie mam z tym problemów za dużych. Zrobiłeś te drzwi, ojciec? Czy się nie da? Zaraz. Teraz pytanie. Tak, wiem, że... Musimy przesunąć. Czy nie dam rady? Czy moje tej półki nie mogę przesunąć? A, bo ona się przesuwa. I co, się zakorkowali? Boże. To muszę tu drzwi zrobić. O, Matko Bosko. Czyli tak, to jest tak, jak się planuje. Potem te drzwi wywalę, albo może zostawię, jak mi się spodobają. Tak, teraz już możecie? Wyczes. Teraz tę półeczkę, nie wiem, czy w ogóle jej nie wywalę. Jedziemy. Bo ogólnie drzwi to ja chciałem tutaj gdzieś postawić. Kuźwa, jak ta kamera. Przesuwa dziwnie. Dobra, niech stoją tutaj. Będą przychodzić do magazynu. Teraz magazyn trzeba by też powiększyć troszeczkę. Powiedzmy, że tak. Nie powinno wtedy też wskoczyć efekt dużego pomieszczenia. Z tym później da się łatwo poradzić, jak będą lepsze sprzęty do dekoracji, ale teraz powiedzmy, że i brak kasy i nie ma co przesadzać, aczkolwiek tutaj to wywaliłem tą halę w cholerę. Dobra. Można przesuwać. Gdzie to się przesuwa? Tutaj, dobra.
Weź mi się, ojciec. Musiałem ten magnes skasować. Czyli co, to jest maksymalnie? Tak, dobra. Kolejne stanowisko. Tak, dobra, teraz trzeba poczekać. Ewentualnie to przesuniemy. Dobrze, dobrze. O, da się tu jedno oczko wolnego zrobić, chyba da. No i zacznie to wyglądać jak fabryka. Chociaż trochę tak... O, jeden bym przesunął trochę w prawo. Z chęcią. Jednak trochę ta brak symetrii mi przeszkadza. Okej. Okej. Ci już kończą budować, spoko. Będzie można te pterskarki i malowanie przenieść. Na razie tak z grubsza niech tu stoi. Jak ogarnę wygląd magazynu, to się wezmę za ten pokój. Dobra. To też trzeba przesunąć, żeby gra wiedziała, że tu ma składować towarys. Okej. Zamówiłbym... Nie to. Wielką półę. Może tak bym postawił. Kurde, trochę przejścia z... No weź, ten magnes mnie denerwuje w cholerę. Dobra, tak niech będzie. Jest. O, i to będą dwie póły. Tylko przydałoby się to zwęzić trochę. I rozszerzyć w sumie. Tak. Ale zwęziłem. Jeszcze jedno oczko. Pyk. I może jeszcze tutaj. O. Myślę, że będzie spoko. Dobra, róbcie. A czemu te gizi mi nie robią? Chamy jakie. Jakaś brygada budowlana się opieprza. Czy co? Czemu nie przejeżdżają? Przejechali, dobra. Czyli to będzie z głowy, to będzie wejście.
w sumie mogłem... Ta... Przewalę te półki. Chcę je na większe wymienić. Później pewnie schandluję. To też trzeba przesunąć, bo ta tablica jest do tego badziewia. Można półeczki pozamawiać. Trochę większe. Żeby chłopaki na ziemi nic nie zostawiali. Tylko ten jeszcze musi tą ścianę dobudować. Dobra, co my tu jeszcze możemy zrobić? Kolejne stoły to zaraz dokupię. Co, chłopaki, nudzicie się? Trudno się mówi. Ale nie opieprzać mi się. Trzeba trochę czasu przyspieszyć. Dobra. Teraz... A, miałem kupić kolejny ten. Nie chciałem cię. Chciałem cię zduplikować, ale widzę, że się nie da. Jak to zrobić? Tu chciałbym troszeczkę magazynu, żeby był na przyjęcie towaru też. Tu w przyszłości będą drzwi kolejne. Tak myślę. Ta architektura. Dobra. Będą się najwyżej zabijać o te przedmioty. Jak zacznę katapulty robić, to będzie cały ten... To się nie, i tak nie zmieści w tym pokoju. Dobra, tu mamy towar. To idzie tu. A da się wskazać. Chyba że oni automatycznie to będą znosić. Gdyż już ponieważ nie pamiętam. Dobra, strefę zróbmy taką. Tak wiem. O, a jednak się da. Składu... A, tutaj, dobra. Czyli tu mają składować rzeczy... O, dla tych. Okej. I co, i dla tych? Dobrze mówię? O kuźwa, to nie to miało być. Czyli jednak to i to.
czyli to musi być magazyn ogólny. Tak wychodzi. Mam nadzieję, że będą sami tutaj składować, co potrzeba. Dobra. Tu mamy wywóz. Okej. Okay. I trochę się tutaj tej sekcji marnuje. Bo oczywiście zakładam, że nie da się to... Kurde no. Chciałbym to połączyć z tym. Przynajmniej na razie. To niby będą sobie przechodzić szybciej. Tutaj będzie masakra. Dobra. Okej. Okay. Co my tu możemy? Może jakieś fajne maszynki kupię. Tam mamy sekcję drewnianą. Co by się tu przydało? Jeszcze jakaś piła może? To jest fajne. To kareczka też by była ciekawa. Stół montażowy, nie. Czyli to robi po trochu wszystko. To co to jest? Szwalnia. O, też by się przydał. Dobra, ale to za chwilę. To może na próbę postawię takie cudo. Tylko pytanie, czego robię więcej. Kurde, same zagłoski. Tego czy tego? To jest niby uniwersalne, bo i to zrobi i to. Dobra, postawmy na próbę. Jedno takie cudo, niech będzie. Ale jeszcze. To też jest fajne. Znaczy nie, to karkę miałem postawić. To jest to, to jest zakrętasami coś. A nie ma takiej uniwersalnej, że to i to? Czyli to jest tylko do zakrętasów, to jest do zakrętasów i do przepiłowania tego. Takie bardziej uniwersalne, ale jeszcze bym wziął tu kareczkę może. Gdzieś. Tak w sumie na próbę. Możemy zobaczyć, jak to będzie szło wszystko. To bym wyautował tutaj, niech stoi. Trzeba jakieś dekoracje porobić. Macie tutaj kwiatek. Już przenieśliście, dobra. Czyli teraz jeszcze uzupełnimy dekoracjami. Plus 40. Okej, okay, woda. Woda siły doda. Gdzie ja mam ją postawić? Dobra, na razie niech tu będzie. Oczywiście drugi ten sam element już, jak widać, pierwszy daje plus 30, a drugi już plus 15, więc nie warto dawać tych samych. Chociaż mogę już zawczasu tutaj poustawiać. To też się kiedyś poprzydaje. Bogatsze wnętrze, jak ja to mówię.
Wentylator też można postawić. Na razie tutaj niech stoi. Niech mnie nie denerwuje. I tu od razu kupimy. Jeszcze... Czy ja zniweluję w ogóle tutaj? Minus 14? Co taki kwiatek im damy? Nie, no. Walnę taką donicę. Dobra, stawiaj. Się przesunie na wyżej. Dobra, chyba już są zadowoleni z tego, co widzę. A u was jak? Nijak. W sumie można by do socjalnego coś jeszcze kupić. Radio. A, czyli to tylko zwiększa ilość produkowanych kaw czy coś. A nie nastrój. Dobra, kupię jeszcze im taką wodę, najwyżej się do innego pomieszczenia kiedyś przestawi. Dobra, to można zamawiać. Na razie 10 tysi. Dobrze, dobrze, spadywać. No to też taki chyba idiota jest to. Te małe półki mi się tam... Nie przydadzą, muszę je na duże powymieniać. Tak czy siak. Dobra, jedziemy. Dobra. Teraz kupimy oczywiście duże. Niech tak będzie, dobra. Jeszcze bym kupił tablice, bo czuję, że się przydadzą. Będę przesuwał wrażliwszego. Ciekawe, czy... To jakiś kwiatek w róg nie wejdzie. Wejdzie, dobra. O coś więcej? Ten już nie. Chyba, że wentylator? Aha, wentylator tam stoi. No, dobra. Tego się gdzieś przesunie. Zamawiać. Weźmiemy się za coś nowego. Żeby coś wypróbować, te nowe cuda w produkcji. Okej. Tu jeszcze zrobimy miejsce, żeby mnie krzyczało. Że półka jest półka. Dobra. To się jakoś zaaranżuje niedługo. No i siur. Zobaczmy. Cóż tu możemy zrobić? O, może pokażę jak... Jak wygląda robienie katapulty. Zaplanujmy. Kuźwa. To jest dopiero plan. Górę mamy. Co my tu mamy? Decha. Decha. Decha, dobra.
Takiej wyginaczki chyba nie ma. Nie, z drugiej strony jakbym nie miał, to by krzyczało, że potrzebuje maszyny. Dobra, to jedziemy. Cięcie przepiękne. To na tym. To też na tym. Dobra, czyli całe cięcie pójdzie na to cudo. Tutaj mamy to kareczkę oczywiście. To co to jest? Klejenie? Nie. Dobra, ale to niech robią na tym stole zatem. Ile to kuźwa części trzeba zrobić? A ten taki fikuśny wykręcacz? A, to nie kupiłem tej maszyny, ale dobra. Idźcie po Bożemu, że tak powiem. Kurde. Może kupię tą... taką prasę jakąś. Tak wypadałoby. Co my tu mamy? Maszyneria. Do wyginania to jest to. Tylko to od razu nastrój im spadnie. To jest kawał drogi. Dobra. Wiem, że to będzie artystyczny nieład. Zamówmy. Za pamięci. I wracajmy do tego przepisu kochanego. Okej. Mam tu do warsztatu. Boże to. By się z 4 przydało. Wreszcie stół montażowy się do czegoś przyda. I teraz pytanie. Nie no, obciążam dalej chyba to. Zobaczymy. Czy tam jedna maszyna wyrobi to wszystko. Okej, czyli w teorii mamy zaprojektowane. Zróbmy na próbę jedną. Zobaczymy, czy się nie uwalimy. Kurde, kusi mnie ten. Kolejne pomieszczenie tu zrobić, chyba tak zrobię. W międzyczasie, jak oni katapulterują, tak muszę sobie przypomnieć. Żeby za dużego pomieszczenia nie zrobić. 10 na 11. Okej. Drzwi niech będą jakoś tak. I robimy. Na bogato. I piła zapina. Jeszcze się nudzą ludzie?
Szkoda, że tu nie odkłada, tylko tutaj wraca. Widocznie to ma bliżej. Chamiaki. Dobra, ten już coś tu montuje. Czyli ramę mamy. Czemu wy tutaj nosicie, a nie tutaj? No sorry, no to jest bliżej jak tutaj. Strefa wkładu stanowiska. Nie no, tu nic nie zrobię innego. Chyba nie mam wpływu, gdzie oni to znoszą. Dobra, róbcie. Proszę bardzo, pan na prasie. Dobra, chatę mamy. Co ja tu postawię, to nie wiem. Może za pamięci od razu z dwie półki zamówię. Półki się zawsze przydają. Dekoracje od razu. W sumie mam nadmiarowy wentylator, ale dobra. Nie mam pojęcia, co jeszcze w tym pokoju zrobię. Trzeba będzie gdzieś tutaj pokój socjalny znowu postawić, żeby nie biegali tylko w to miejsce. Tutaj się dziwnie przestrzeń marnuje niestety. O Boże, już płaczę. Łoki. Jak tam katapulta się robi? Czy się z czasem te maszyny powymieniam i wtedy się bardziej poukłada dokładnie. Na razie to taki pieprznik, za przeproszeniem. Dobra, róbcie, róbcie. Nic o nikt nie robi. Aj, zrobione jest, kuźwa. Nie zobaczyłem. Dobra. To moja pierwsza katapulta. A, ja bym w międzyczasie może tak zrobił. Przesuń. Tak. Dobra, a to przesuń. Tak. Dobra.
co to przyjechało teraz? A, zarazki. Tylko muszę wypatrzeć, gdzie one są. Chyba trzeba ten... Kurde. O. Gdzie te zarazki się rozpleniły? No nie widzę. Ślepy jestem, czy co? No gdzie ten grzyb? Dobra, widzę, że będę stawiał w losowych pomieszczeniach, bo nie widzę tego grzyba. Na ogół są takie ślady widoczne. Dobra, to wy się odgrzybiajcie, a ja zobaczę, co my tu możemy zrobić. Może jakieś ciekawe wyzwanie, które zmusi mnie do zakupu nowych maszyn. Dobra, to jest widocznie widoczna spawarka. Wtłoczarka i ten. Dobra. Niech będzie, że to. Taką maszynę mamy. Ale możemy zrobić... Aha, już się na czerwono świeci, więc sugerowane jest drewniane. Pyk. Okej, przy okazji zanabędziemy pierwsze rzeczy do metalu. Tylko oczywiście zapomniałem co. To, czyli nic nie mam innego. Lipa, dobra. Zostawiamy w tym pomieszczeniu, myślę. Jedna, druga. Na bogato, niech będą trzy, nie zbankrutuję. Chyba nie. Dobra. I co my tam mamy następnego? Spawarkę. To jest taki wielki stół. Dobra. Kuźwa, tylko mi to przeszkadza. Dobra. Powiedzmy, że dwie spawarki, bo zaraz pójdę z torbami. Niech będzie, że jeszcze kupię dwie tablice do tego. Tablicę można. Czy nie można? Przydzielić. Do tego i do tego. Dobra. Drugą tablicę. Do spawarek. I teraz by się przydało. Żeby oni składowali surowce, dobra, czyli to i to, dobra. A gdzie ten grzyb? Tutaj na dole.
Wypadł mi z tym. Trzeba będzie i tak jakoś elegancko poukładać, bo to bez sensu zupełnie jest. Taki układ to jest pupy, że tak powiem. Źle postawię, ale dobra. To się odgrzybia. Jak się odgrzybi, to kasiorki trochę dostaniemy. Dobra, to tak, to tak. Jeszcze coś na koślawo postawię. I zaraz wyjdzie odcinek tylko na budowaniu. Będą magazynować. Dobra, spróbujmy tej produkcji kuźwa, gdzie ona jest. Zróbmy te narty na koniec, przynajmniej. I spawareczka, pyk. Oj, montaż jak daleko jest. Trzeba będzie poprzesuwać. Dobra, róbcie. Jeszcze w międzyczasie moglibyście ponaprawiać wszystko. Dobra, zobaczymy jak to działa. Na koniec. Czyli tak, złożą tutaj, dobrze. Ten już robi, tylko ciągle zanosi w to miejsce, a nie tutaj. Może muszę to przesunąć bliżej tutaj? Nie. Dziwnie to nosi. Tu się ładnie przetapia. Może jednego pracownika wezmę. Więcej. Operatora. Cyk. Nie będzie jeden tragerz jeszcze. Czyli od razu co wytopią, to przyspawają elegancko. Czyli się tak jak mówię, to jest bardzo mało wydajne na tą chwilę. Już montują. No, bracie, ale tobie to w cholerę tego. Pomalowane narty? Się coś maluje? Nie. Ale już 4 sztuki są. Rozumiem, że narty się na... Nie, no mieszczą się na półkę. No i spoczko. Znaczy ogólnie mi się nie podoba rozkład tych pomieszczeń na tą chwilę, ale... Ale co zrobić, co zrobić? Maszyny trzeba oddzielnie
w innym pomieszczeniu. To w miarę spoko, tylko trzeba inaczej porozstawiać. Jeszcze szwalnie trzeba zrobić. Ale to wszystko w swoim czasie. Na razie robimy nart. Moje ostatnie narty się zrobiły. I siur, to teraz oddajemy. W dzisiejszym odcinku troszeczkę sporo się rozbudowałem. Trzeba jeszcze tylko wszystko pozaplanowywać. Porozkładać jakoś z głową. To pomieszczenie jest za duże. Przydałoby się jakoś skrócić. Tylko nie wiem, co tutaj postawić. No, może szwalnie? Na pewno trzeba montaż gdzieś po środku postawić, bo ci mają za daleko, żeby śmigać taki kawał. No ale to już będzie rozkmina na następne odcinki. Więc dzięki za oglądanie i oczywiście zapraszam na kolejne z tej serii. Hej.